Bo zawsze jak nagrywam, mam tak upieprzone okulary, teraz pewnie też. Mamy kasztana, który ma kilkaset lat i mieliśmy koguta Henka, który miał 18 lat. A tu zobaczcie, co jest. Ja muszę tą szynkę schować, bo oni już tu mogą to wykorzystać. Powiem wam tak, stoimy przy tym grillu jak takie sępy. Ten, co wymyślił. W którą stronę będziesz rzucać? W moją? Kocham mój mur! Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mówię cicho, dlatego że wyszłam na leżak, nie? Opalać się chwilę, bo dzisiaj jest niedziela i w ogóle pogoda znowu jest taka poprzeplatana. Wczoraj, kuźwa, widzieliście bluzy, dresy, nie wiadomo co, zimno, dzisiaj na ramionczka. No kuźwa, oszaleć idzie. Więc stwierdziłam, że trochę trzeba ten tłuszcz przed wakacjami wytopić, nie? I mówię cicho, bo Dawid poszedł z laurką tam do babci, ale coś czuję, że zaraz przyjdą i będzie dupa z leżenia. Ale podobno nadzieja zawsze umiera ostatnia, więc może chociaż 5 minut przede mną. I ciekawa jestem, czy w końcu mam czyste okulary, bo zawsze jak nagrywam, mam tak upieprzone okulary, teraz pewnie też. Dobrze, to ja sobie chwilę poleżę, a wy zobaczcie, co przygotowaliśmy na dzisiejszego grilla. Ostatnio co mamy grilla, to ciągle robimy pieczarki. I ja te pieczary robię tak, że daję cebulę, dałabym zwykły ząbek czosnku, ale moim odkryciem, zobaczcie, tu mi zostały może ze 3 ząbki, to ja dam ten czarny i jak byliśmy wczoraj w Lidlu, to nie było promy, bo jak jest proma, to jest po 10 zł, a jak nie ma promy, to jest po 15 zł. I przyżydziłam i nie kupiłam i mam jeszcze jedną główkę. I ogólnie tak się zastanawiam, bo ja ostatnio wam mówiłam, że te sery z mlekowity to są takie se. I to w sumie nie ja wzięłam, tylko Dawid to wziął. Tak teraz sobie myślę, jak wczoraj pokazywałam w zakupach. Tutaj mamy cebulę, także zwykły ząbek czosnku bym dała, a tak dam nawet ze 3 takie, to jest pyszne. Boczek surowy, tylko na tą ilość będzie trochę za mało, więc ja dam jeszcze szynki parmeńskiej, bo mamy jedno opakowanie więcej. A tu jeżeli chodzi o te pieczary, to po prostu ja je obieram akurat do tego. Takim ostrym, małym nożykiem będę po prostu trochę wykrajała to i przesmażymy to wszystko. Te wnętrzności z tych pieczarek, cebulę, czosnek, boczek, ser to później. Później wymieszamy i jeszcze damy topiony do tego. I akurat dwa chochlanda, jeden jest z papryką, a drugi emmentaler. Będzie pizza z grilla, ciasto już, o, wyrasta ładnie, dobrze. Tutaj jest sos na spód pizzy, ja od lat robię go tak samo, on mi bardzo, ale to bardzo smakuje, tylko że dzisiaj zrobiłam go na sosie z pomidorów koktajlowych. To jest po prostu przecier z pomidorów koktajlowych, tu nic więcej nie ma. A nie, sorry, tu niby jest na końcu napisane, że ma trochę cebuli, selera, bazylia, i trochę cukru, ale naprawdę bardzo smaczne to jest. I jest przesmażona cebulka, przeciśnięty normalny ząbek czosnku przez praskę, przecier pomidorowy, trochę soli, troszeczkę pieprzu, trochę suszonej bazylii i więcej suszonego oregano. Miodzio. Teraz dalszy plan działania, jeżeli chodzi o pieczarki. To możecie zauważyć, że idealnie weszły. I tu były pieczarki portobello i zwykłe takie te białe. Porozsmarowywałam na spodzie serek topiony. Tutaj jest ta cebula, 3 ząbki czosnku czarnego, możecie dać jeden zwykły. Całe to opakowanie tego boczku i nie dawałam już nic więcej. Te wnętrzności z pieczarek tutaj drobno pokrojone. Ten nieszczęsny ser. I teraz to damy tu. Miało nie być, ale skoro rozpalamy pierwszego naszego nowego grilla, no to dlaczego by nie? Batat, uwielbiam batata i do tego sos czosnkowy, ale niestety nie mamy jogurtu i sosu nie będzie. Ale coś tam w lodówce z gotowych sosów na pewno się zaraz znajdzie. Tradycyjnie ja zrobiłam taką klasykę. Oliwa, trochę soli, papryka słodka, można na ostro zrobić. Czosnek granulowany i zioła prowansalskie, ale ziół nie daje dużo. A do tego farszu jeszcze jest cebula suszona. Tutaj do tego sosu nie, ale do tego tak. I ja sobie zostawiam to opakowanie, bo z tego się fajnie sypie i zawsze sobie tutaj dosypuję nowe. A pizza to będzie tak, szyna, burrata. Ten podobno dobry i że właśnie do pizzy jest bardzo dobry ten ser. Nie wiem, pierwszy raz go będę próbować. Mozzarella bufalo też szczerze mówiąc nie próbowałam jeszcze. Oliwka. Jak już pizza wyjdzie, to będzie rukola. Tutaj od tego mojego takiego urządzenia, od tego piecyka do pizzy jest kamień i stwierdziliśmy, że zrobimy ją na tym kamieniu. Także tutaj ją ułożymy i tutaj mamy później takie fajne do ściągnięcia. A co? Jest i on. Jak żeby mogło go nie być. Ja ten farsz tak przyciskam rękami, wtedy go więcej wchodzi. Zobaczcie. Bazyl. Wiesz, jakie to będzie dobre? Takie. Takie bazyl będzie dobre, takie. Sery przygotowane, oliwa przygotowana. Buratę chciałam ułożyć na środku i później ją tak rozłożyć, bo ta burata jest taka bardzo aksamitna w środku, ale pokroję ją na kawałki, ale to później. Teraz jej nie kroiłam, żeby nie wypływało mi to. To takie cudowne. To cudowne wnętrze i zobaczcie ten cały czas.
Cały czas. On nadzoruje po prostu, czy ja dobrze gotuję w tym domu, no. Szyny pewnie braknie, bo powiem wam, że chyba zrobimy dwie pizze, bo to jest takie dosyć malutkie, a ciasta mam, wydaje mi się, że spokojnie na dwie. Rozumiecie podjar starego, jaki jest podekscytowany? Zobaczcie, rozpałeczki. No, także będziemy próbowali po raz pierwszy naszego nowego grilla. Patrz! O. Zobacz, co tata robi. To fajne. A tu? Nasze miejsce na ognisko było zrobione i już się wypaliło. Ty też chcesz robić bańki? Tak. Tak? Ja w dużo mi chwili robię. Daj. Tak? Ja nie wiem, czy ty nie masz teraz większej frajdy niż ona. O, pękła ci. Pękła. Pękła tacie. Nasza wyhodowana sierść. Malwina piszczy. No trawę, już podaję trawę. Zapraszam wszystkich. Bazel, proszę jeść z gracją. Alwina się wpycha. A Rysiu nie wyszedł? Gdzie jest Rysiu? Ale kaszą. Cześć! Cześć. No, dmuchaj. Cześć. No, dmuchaj bańkę, dalej. No, trzeba namoczyć. No, pokaż jak robisz to. Na wakacje też trzeba wziąć bańki chyba, tak? No, dawaj. W samolocie damy czadu. Bierz, no, ciągnij. I dmuchamy, tak? O no, jeszcze raz. No. No kaczki latają chyba. Nie ma nic, nie są. No chmury chyba pokazuje teraz. To białe, nie, kaki nie ma. A w ogóle jaki kasztan jest piękny, widzisz to? No, a zawsze na matury kwitnie kasztan. No, ja muszę go dronem wziąć dzisiaj. O, będzie ładnie wyglądał. Tylko, że dzisiaj wieje. A to, że później się uspokoi, to pod wieczór będziemy się. No teraz zrobimy tak, ale nie, bo jak ja zrobię zbliżenie w kamerze, to mogę sobie tylko pogadać. Tu mamy ten wielki, ogromny kasztan i on kwitnie. I on ma kilkaset lat, no. Nikt nie wie ile. Wiecie co? Ja to teraz nie jest śmieszne, ale ten kasztan naprawdę ma kilkaset lat. Ale u nas był kogut Heniek, który 18 lat miał. Ej ty, wiesz o tym, ale wiesz o tym, że Heniek to jest na filmie nagrany? Jak z tymi nogami gdzieś jest? Gdzieś jest ten kogut nagrany? Taki paralityk, pamiętacie? No na starość po prostu stawy mu siadały i tak nogi mu się nie wyginały, tylko on nie zginał tych nóg. Nie pamiętam, i on tak prosto szedł. Chodził właśnie. No, on nie zginał tych... Jak pociąg chyba szedł. Taki trochę był, no. Ale także wiecie, mamy kasztana, który ma kilkaset lat i mieliśmy koguta Henka, który miał 18 lat. Ale przepraszam, pies mamy też żył chyba prawie 20. Roki? No, roki. Długowieczne to się my tak żyli jak to. A czemu to? Aha, bo ty kosiłeś... Pokazać wam, jak cię kosi trawę? Tak jak ostatnio, nie? Patrzcie na to. Nie, dobra, bo jest kretowina. Myślałam, że już będą jaja jakieś, a tu... No okej, dobra. Nie ma śmiechu. O, trzeba namoczyć, tak? No, brawo. Dobra. I dmuchaj. O, poszła bańka, widziałaś? Udało ci się, brawo. Dmuchaj. Dmuchaj, ale nie jedz. Ja wiem, co ja nagram. Zapytam się widzów tylko o jedną rzecz. Co sądzą o wynikach Eurowizji? Ja się tylko pytam. Pytanie otwarte, prawda? No. Zobacz, jak się pali, widzisz? Widzisz? Tam będzie mniam, mniam. No. Patrzcie na to. Jezus. Ale będziemy jeść. Zobaczcie, teraz mam Rysia ze swoim wspólnikiem, bo oni zawsze razem wymuszają jedzenie. No chyba nie bez powodu, bo Ryszard też ma bardzo duży brzuszek, prawda, Rysiu? I jak on nie daje rady, to wysyła ciebie. A tobie też to nic nie daje wtedy, Ryszard, prawda? Ryszard, to jest namiętne. Proszę bardzo. Ciacho, pięknie. Pięknie rośnie. 125. Ile? 125? Jak będzie 500, wkładam pizzę. Nie, no wiem, 350. No, i wygląda elegancko. Chodzimy, dobra, to bierz ją. Boisz się. Boisz się pizzy? Boję się, bojasz się? Że nie dojdę. A tu zobaczcie, co jest. Ja muszę tą szynkę schować, bo oni już tu mogą to wykorzystać. A oni są we dwóch. Oni są w zmowie. Ile mamy stopni? 325. No to dobrze. To czekaj. Boję się, boję się. Siedzi. Darek, otwórz. Ale dużo. Jo! Ojo! Mir, relaksujesz się? A tu takie zapachy, nie? Panienka z okienka, Ryszard. Ty droniu. Mir, Mirex? Rysiu. Powiem wam tak, stoimy przy tym grillu jak takie sępy.
Boisz się? Opuszczam to, żeby mnie nie oparzyło. O matko, ale akcja życia. W ogóle jaka sensacja. Już? Myślisz, że już? No fajnie stwierdzi. Nie no, wygląda ci, powiem, że lepiej niż zajebiście. Chyba już, zobacz jak się ten... Jest już. Jest? No, jest brązowy. No to dobra. Ja cię kręcę. Mam dwie ręce. I teraz jak to zdjąć? Matko boska. Ten co wymyślił. W którą stronę będziesz rzucać? W moją? Jakbyście nie wiedzieli, jak się ściąga kamień z grilla, to właśnie tak. I rukola. O mały włos byśmy zapomnieli. Zapomniałem o tym dobrej. My byśmy mogli takie food trucki robić. Pizza 80 zł. Patrzcie, siedzę, jem. Dawid poszedł przerzucić bataty. I zamiast Dawida mam teraz Rysia. Ale fajne pieczary się robią. No, ojej, batat trochę nam ostro idzie. O kurka, chciałam powiedzieć, że nie chce mi się mówić, bo było takie dobre. No bo Dawid powiedział, że lepsze niż wczorajsze food trucki. No, no bardzo dobra, no to no, mówiłam, po 80 zł i nikt nie kupi. Rysiu to mnie wykończy, Przydałby się do tego sos czosnkowy, ale... Tak, z idealne połączenie. No, ale niestety nie mamy, ale i tak są bardzo, ale to bardzo. Dobra, Ryszard. A jak szybko doszły na tym grillu, nie? Ale dobre. Matko, ci są jeszcze lepsze jakieś? Tak wygląda druga i nikt nie ma siły już zjeść. W ogóle dlaczego tyle, żeś tu razem z Mojmier? Bo oboje jesteśmy zmęczeni. I on mówi, że nie. A mi się wydaje, że tak. A on mówi, że nie. A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. O matko, Mirex! Jak my się rozstaniemy na te wakacje, Mir? Matko, ja nie wytrzymam, Mir. No takiej ilości jedzenia zjeść, no to się nie dziwię, nie? Jezus, myrło mnie słońce chyba. Zaraz muszę iść znowu. I teraz tak. Znalazłam w końcu ten film, co wam mówiłam kiedyś, jak nagrywałam, i on był nagrany 7 lat temu, ten film. Wejdźcie z ciekawości, nawet zobaczcie sobie, jak ten film teraz wygląda. I tam jest właśnie też przepis na, tak, znaczy ja to nazwałam calzone z grilla. I to też jest bardzo, ale to bardzo dobra taka forma. Pamiętasz, jak robiliśmy takie bułki zawsze, nie? No to wejdźcie sobie, zobaczcie w ogóle, jak ten film wygląda. Ja tak szczerze mówiąc musiałam przyciszyć sobie to trochę i lepiej mi się oglądało niż słuchało. Słuchajcie, dzisiaj będzie wszystko. Dziękuję serdecznie za obecność, za oglądanie. Możecie zostawić kciuka do góry albo subskrypcję, mój Mir. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Kocham mój Mir. Boże. Mir. Ta nasza miłość to jest taka ogromna. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.